Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj jestem tutaj bez Magdy, bo będzie to mój pierwszy solowy odcinek. Odcinek, w którym pokażę Wam, jak przygotować proste kwiaty z papieru waflowego. Na końcu filmu znajdziesz listę wszystkich wykorzystanych w tutorialu materiałów i sprzętów. Do przygotowania kwiatów potrzebujesz papier waflowy o grubości 0,27 lub 0,3 mm. Papier ten jest cienki i dosyć elastyczny. W pierwszej kolejności utnij pasek po krótszym boku arkusza. Pasek powinien mieć około 2,5 cm szerokości. Następnie przygotuj pojemniczek z wódką. Dodaj do niej barwnika żelowego. Ja używam koloru brązowego. Następnie posmaruj nią końcówkę papieru po dłuższym boku, dobrze go namaczając. Zrób to po obu stronach papieru. Teraz palcami delikatnie zwiń mokrą część papieru. Odłóż do przeschnięcia. Nasyp na talerzyk odrobinę barwnika pudrowego w zielonym kolorze. Miękkim, okrągłym pędzlem wypudruj suchą część papieru. Nie musi być bardzo dokładnie. Przygotuj grillową wykałaczkę. Będziesz też potrzebować kawałek jakiejkolwiek masy cukrowej. Uformuj z niej kulkę, a następnie nabij na tępą część wykałaczki i uformuj coś w rodzaju łezki. Pomaluj masę cukrową resztką przygotowanej wcześniej brązowej farbki. Odłóż do wyschnięcia. Wyschnięty papier natnij nożyczkami bardzo gęsto, nie przecinając go do końca. Tnij mniej więcej do połowy. Mniej więcej powinno to wyglądać. Tniemy do końca paska. Do pojemnika nalej czystej wódki. Przygotuj wykałaczkę z masą cukrową. Posmaruj delikatnie około 3 cm papieru po niepociętej części. A następnie przyklej do łezki i nawijaj dookoła.
Posmaruj kolejne kilka centymetrów i znów nawiń. Czynność powtarzaj do momentu nawinięcia całości. Mocno dociśnij do wykałaczki. Odłóż do wyschnięcia. Z papieru waflowego wytnij kółka o średnicy około 6-7 cm. Ja używam do tego dziurkacza o średnicy 6,5 cm, ale śmiało możesz zrobić to ręcznie i nie muszą być to idealne kółka. Będziesz potrzebować 15 sztuk, ja zawsze wycinam 2-3 kółka więcej na wszelki wypadek. Papier rozłóż na blacie. Następnie czystą wódką posmaruj brzegi kółek na około 3-4 mm. Po nawilżeniu brzegi papieru zaczną się falować i tak powinno być. Poobracaj papier do góry nogami. Może się lekko przyklejać do blatu, to jest normalne, ale spróbuj go obrócić, żeby dobrze wysechł. Za pomocą nawilżacza do twarzy, jak u mnie, lub na przykład nad parą z gotującego czajnika, nawilż płatki. Po nawilżeniu papier będzie się sam wyginał, możesz to zaobserwować na filmie. Wytnij z papieru 3 kółka o średnicy około 5 cm. Przygotuj jedno kółko oraz wódkę. Posmaruj płatek i przyklej do kółka na krawędzi. Powinien na kółko nachodzić na około 0,5 cm. Możesz też smarować kółko zamiast płatka. Przyklej 5 płatków. Odłóż do wyschnięcia. Powtórz to na kolejnych 2 kółkach. Przygotuj pudrowy barwnik w kolorze jasno-różowym. Wypudruj wszystkie płatki, nie musi być bardzo dokładnie. Zrób to po obu stronach. Przygotuj ciemniejszy różowy barwnik pudrowy i zmieszaj go z resztką jaśniejszego koloru, który używaliśmy poprzednio.
przypudruj końcówki płatków. Przygotuj wykałaczkę i posmaruj lekko końcówkę papieru. Przebij się przez środek warstwy płatków. Posmaruj delikatnie papier przy wykałaczce i przyklej do naszego zielonego środka, dobrze dociskając. Ten element jest dosyć trudny i trzeba tutaj troszkę pomanewrować. Delikatnie odłóż, pamiętaj, że póki papier jest mokry, trzeba się z nim bardzo delikatnie obchodzić. Posmaruj odrobiną środek kolejnej warstwy i analogicznie nabij znów dokładnie dociskając. Ściśnij płatki ze sobą. W identyczny sposób doklej trzecią warstwę płatków. Odłóż do wyschnięcia. Kiedy kwiat przeschnie, możemy go poprawić i ułożyć, zwilżając płatki za pomocą mgiełki lub ewentualnie pary z nadczajnika. Tak przygotowane kwiaty będą piękną dekoracją Twojego tortu. Pamiętaj, że możesz przygotować kwiat z różnej wielkości płatków i tworzyć różne ich rozmiary. Jeśli spodobał Ci się mój tutorial, koniecznie napisz o tym w komentarzu. Zalajkuj i oczywiście zasubskrybuj kanał tortowy. To będzie dla mnie znak, że właśnie na takie treści czekasz. Do zobaczenia! Materiały i sprzęty, z których korzystałam. Papier waflowy o grubości 0,27 mm. Alkohol, wódka. Pędzle okrągłe, na przykład numer 4 lub 5. Pędzle okrągłe, na przykład numer 11 lub 12. Wykałaczka grillowa. Masa cukrowa. Nożyczki. Atrapa styropianowa. Barwnik różowy fraktal Pelikan Pink. Barwnik różowy fraktal Magenta. Wykrawacz ozdobny 6,5 cm. Wykrawacz ozdobny 5 cm. Barwnik pudrowy fraktal zielony Grass Green. Barwnik żelowy brązowy. Nawilżacz do twarzy.